Post-post-apo. Zapomniane wojny. Autorem historii jest Marcin Ptaszyński. Jeżeli podoba Ci się, co usłyszałeś, napisz, co myślisz i podaj dalej. Dzięki temu wspierasz powstawanie nowych opowiadań. Trzeci dzień bez jedzenia. Wydaje się prostszy niż pierwszy. Ból wydaje się nie narastać. Jedynie zmęczenie nuży mnie bardziej niż bym chciał przyznać. Woda. Zawsze jest woda. Dziś znów słychać, jak puszki grają tę dziwną melodię. Nie wiem, jaki to nastrój ma mnie wprawić. Co najwyżej senny. Chciałbym wreszcie dorwać się do jednej z puszek. Może ma na sobie co nieco świeżego mięsa? Czasem ptaki te, które zostały, kruki, gołębie. Ogłuszone polem rozbijają się na puszkach. Jeżeli zeskrobie się wystarczająco dużo resztek, może będzie można mój licznik głodu na nowo zresetować. Przestań. Musisz gadać, bo inaczej się oduczysz i zdziczejesz jak tamci. Nie możesz zwariować. Umiesz nawet czytać. Dlatego to robisz. Przeczytałeś, że tylko ci, co zapisują, są zapamiętani. Dziś mam trzeci dzień głodu. Będzie on ostatnim. Miałem rację. Enter Raptor zniszczył puszkę, a na niej lekko smolone, ale jednak świeże gołębie. Znalezienie stawu palącej się ropy zabierze się jakimś wiadrem. Potem znajdziemy propagandę i może nawet rozpalimy mniej toksyczne ognisko. Nauczyłem się już wypalać mięso. Starać się, by żadne pasożyty nie przeżyły. Już raz z głodu zeżarłem gnijące się stare gówno, które potem prawie mnie zabiło. Ale nie tym razem. Gołąbki niczym szczury, ale co zrobić? Szczury są o wiele gorsze. O wiele gorsze. Usłyszałem eksplozję na południu od Zakwiru. Dziś pakuję co się da i ruszam. Mam nadzieję, że resztki statku lub co tam dostało z nalotu jest na tyle ciekawe lub sprawne, że da mi to coś ciekawego na wymianę. Muszę się spieszyć. Nie jestem jedynym przeszukiwaczem w okolicy. A my jesteśmy dla siebie mili, tylko gdy niczego nie ma ciekawego w regionie. Jak tylko coś się rozbije, spadnie z nieba, to kończą się sojusze, uprzejmości, pożyczanie zapalniczek. Kto dobiegnie pierwszy, może uzbiera na posiłek z paczki u handlarza. Może znajdzie reaktor podręczny w niegorszym stanie i nagle każdy chce być twoim przyjacielem. A jak nie masz broni, to każdy chce cię zabić. Trudno. Niebo znowu gęstnieje. Pod wieczór trzeba będzie zakładać maskę. Przydałby się nowy filtr. Dałbym 3 szczury za nowy filtr. No dobra, może z 2 szczurki. Znowu jestem głodny. Droga była dziwnie spokojna. Spanie w masce bywa uciążliwe, ale ma swoje zalety. Żadne świństwo nie będzie chciało wepchnąć się do twojego nosa lub ust. Widziałem takich, którzy tak skończyli. Zmuszali się do wymiotów, wlewali spirytus w każdy otwór w swojej twarzy. Błagali, prosili, krzyczeli. Śmierć od zabłąkanego pocisku wydaje się ukojeniem w porównaniu z wilgostrunem. Wpełzał w twoje gardło. Jak wejdzie do tchawicy,
to świszczysz okrutnie. Jak wejdzie do przyłyku, nie możesz niczego zjeść. Potem kaszlesz krwią, opuchlizna, a potem śmierć. Przez uduszenie, albo przez głód, lub zakażenie. Potem młode wilgo wełzają z nieszczęśnika. Dlatego co większe skupisko, jeżeli mogą, gdy znajdą zwłoki, zanim zabierają do kompostownika, rozcinają i sprawdzają, czy to nie jest ten gorszy przypadek. Wtedy podpalają zwłoki lub wyrzucają w bezdenny rów. Pozostało mi niecałe 15,9 mm. Siedzę między silnikiem a kadłubem i zastanawiam się, jak długo snajper może siedzieć w jednym miejscu. Nie wiem, kto to jest. Czyje to terytorium, czy naprawdę nie można było mnie przepuścić? Co ja mam na plecach? To jest nic. Jestem niewiele warty, a siedzę tutaj już parę godzin. Liczę na zachód słońca. Powinien być przed strzelcem. Jeżeli mnie nie zobaczy, to chociaż oślepnie patrząc na zachodzące słońce. Nie zabił mnie, ale zranił. Kula przeszła przez ramię. Zapchałem ją szmatami. Jak tylko przebiegłem tyle, by móc zejść z oczu temu nieustępliwemu gnojkowi. Przez chwilę myślałem, że to jeden z tych oszalałych, ale oni nigdy by nie wytrzymali w jednym miejscu tak długo. Chciałem wypić ten denaturat, ale na to wygląda, że muszę o siebie zadbać. Czułem, jak pulsowały mi żyły, jak biegłem. Nogi, które znały tylko jednostajny krok, teraz niosły mnie niczym skrzydła. Z jednej strony muszę zająć się raną, z drugiej dziękuję mu, że przez chwilę zależało mi na swoim własnym życiu. Powiedzmy, że mam psa. Tak przynajmniej się nazywały stworzenia, które były bardziej rozpowszechnione kiedyś. Ponoć tak bardzo je rozdrobniliśmy, że wiele gatunków po prostu wyginęło bez naszej ludzkiej opieki. Tak czy inaczej, zastanawiam się jeszcze, jak to piękne paskudztwo nazwać. Na razie wołam pies, mimo że ma skrzydła. Gdzieniegdzie spod sierści widzę pancerz. W sumie nie wiem, czy go puszki nie zmodyfikowały, tylko po co. Pomógł mi, gdy uciekałem przed wijami. Gdy chciałem skrócić sobie drogę, zagryzł z dwa, reszta uciekła. Usiadłem z zaciekawieniem, bo nie widziałem chęci mordu w moim kierunku od tego psa. I tak jakoś samo wyszło.